Dzień dobry, witam panów serdecznie w redakcji tygodnika Przełom na debacie przed drugą turą wyborów na burmistrza Chrzanowa. Witam również internautów, którzy będą mieli okazję zobaczyć jej przebieg na portalu przełom.pl. Dodam też, że debata jest rejestrowana przez chrzanowską telewizję lokalną. A w drugiej turze wyborów burmistrza Chrzanowa zmierzą się panowie Ryszard Kosowski. Dzień dobry. I pan Marek Niechwil. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan Ryszard Kosowski to urzędujący od 12 lat burmistrz Chrzanowa, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, był naczelnikiem miasta i gminy Libiąż, posłem w Sejmie Kontraktowym, radnym powiatowym, wicestarostą i starostą chrzanowskim. Uprawia Nordic Walking, kibicuje też chrzanowskim piłkarzom ręcznym, lubi czytać książki, zwłaszcza o historii II wojny światowej. Pan Marek Niechwiej to humanista, magister prawa, filozofii, politologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, planuje habilitację, prowadzi kancelarię prawną, od lat udziela bezpłatnych porad prawnych, a w chrzanowskiej bibliotece prowadzi spotkania klubu literackiego Filozofia dla niefilozofów. Miłośnik sportów walki, kolarstwa i pływania. Debatę poprowadzi ze mną Eliza Jarbus-Banasik, dziennikarka zajmująca się tematyką Chrzanowa w tygodniku Przełom. Zatem rozpoczynamy debatę. Zacznijmy może od rozgrzewki. Przygotowaliśmy dla panów krótki quiz. Na odpowiedź każdy będzie miał 30 sekund. Pytań w sumie jest 6. Każdy będzie losował 3 pytania. Jako że tutaj w kolejności pierwszy będzie odpowiadał pan Marek Niechwiej, bo tak wykazało nam losowanie, to bardzo poproszę o podanie cyfry od 1 do 6. Ja odczytam pytanie dla pana. Może piątka, bo to okazała się dla mnie ostatnio decydująca. Bardzo proszę. Wymień 4 składniki potrzebne do przyrządzenia ziemniaków po cabańsku. O, to jest ta potrawa, która nas wyróżnia. No ja myślę, że na pewno to będą ziemniaki. To chyba nie ulega wątpliwości. No to do tych ziemniaków dobrze byłoby, żeby one tak troszeczkę popływały. Więc coś, w czym mogłyby popływać, bo nie tylko rybka pływa, ale ziemniaki też mogłyby popływać. Do tych ziemniaczków może jakieś buraczki, żeby było kolorowo i ładnie i estetycznie. 23 sekundy. I tak troszeczkę, żeby tak dopieprzyć, mówiąc delikatnie, więc również trochę czarnego pieprzu. Dobrze, mamy 3 składniki, ale wiemy, że pan, widzimy, że pan Marek nie wie, o jaką chodzi potrawę, zatem zaliczamy. Teraz poproszę o podanie jakiejś cyfry, w tym momencie już od 1 do 6, ale bez piątki, pana burmistrza Ryszarda Kosowskiego. A jeden. Jeden. Którą rocznicę powstania obchodziłby w tym roku Fablok, gdyby nadal istniał? Gdyby istniał, obchodziłby rocznicę 94. Brawo, 95. Piątą, ale... Ale bardzo dobrze. Blisko, bardzo dobrze. Dokładnie. Teraz bardzo poproszę pana Marka Niechwieja o podanie numeru. Została dwójka, trójka, czwórka i szóstka. To może tak trójeczkę, bo ona jest zawsze jeszcze na podium. Dobrze. Co wydobywano w kopalni Matylda? No tutaj, że tak powiem, myślę, że tutaj no, nie bez znaczenia byłaby rudy cynku, ołowiu. Bardzo dobrze. Dziękujemy. Bardzo proszę teraz pana burmistrza Ryszarda Kosowskiego. Została dwójka, czwórka i szóstka. To czwórka. Czwórka. Czym zasłużył się dla miasta Henryk Sienkiewicz, że został patronem głównej ulicy miasta, czyli Chrzanowskiej Alei Henryka? Henryk Sienkiewicz się nie zasłużył. Henryk Lewenfeld był właśnie właścicielem Chrzanowa i od jego imienia. Bardzo dobrze. Teraz poproszę pana Marka Niechwieja. Został tylko numer 2 i 6. To może dwójeczka, bo też okazała się dla mnie taka dość charakterystyczna w tym czasie. Do jakiej rzeki wpada Hechło? No Hechło jest odnogą rzeki Wisły. Bardzo dobrze. No i dla pana burmistrza zostało pytanie numer 6. Kto był pierwszym burmistrzem Chrzanowa w odrodzonym w 1990 roku samorządzie? Pan Wojciech Sala. Bardzo dobrze. Świetnie sobie panowie polecam. Zatem rozgrzewkę mamy za sobą. Stoper nawet nie był potrzebny do włączania. Idziemy dalej. Zaoszczędziliśmy trochę czasu. Teraz przechodzimy do części takiej bardziej merytorycznej. Przygotowaliśmy dla panów 4 pytania. Redakcja je przygotowała. Chcielibyśmy, żeby obydwaj panowie na nie odpowiedzieli. Tutaj w tym przypadku będzie zaczynał pierwszy pan burmistrz. Ja będę czytać pytania i też rozdam je panom na karteczkach.
Pierwsze pytanie brzmi. Przed wyborami obydwaj panowie deklarowali, że konieczne jest przywrócenie komunikacji autobusowej do Katowic. Jak po wygranej zamierzacie realizować to zamierzenie i skąd weźmiecie na to pieniądze? Co będzie też z połączeniami do Krakowa? Ja teraz rozdam karteczki, bardzo proszę, można... Dziękuję uprzejmie. I bardzo proszę, żeby pan burmistrz pierwszy odpowiedział. Półtorej minuty. Trasa do Schrzanowa do Katowic i temat ten jest od dłuższego czasu przedmiotem wielu dyskusji w Schrzanowie, a i nie tylko w Schrzanowie. To połączenie z Katowicami jest bardzo ważne z wielu względów, ponieważ młodzież, ludzie, którzy pracują, mieszkańcy naszego terenu, również mają swoje zakłady pracy w województwie w tej chwili śląskim. Te kontakty, które były wcześniej, zostały przerwane z różnych przyczyn, ja ich może dzisiaj tutaj nie będę omawiał, powiem tylko tyle, że z władzami miasta Jaworzna jesteśmy już po kilku rozmowach i w zasadzie jest zgoda na to, abyśmy wspólnie razem zrobili bezpośrednie połączenia Schrzanowa z Katowicami przez osiedle Kąty i tym samym sposobem powinien być ten temat już w jakiś sposób załatwiony. Skąd weźmiemy pieniądze? Pieniądze, oczywiście jesteśmy w trakcie budżetu, to znaczy budżet jest w tej chwili projekt i sprawa ta, która no jest dzisiaj już u rangi, prawda, ważnej ze względu między innymi na likwidację fabloku, chociażby bym powiedział, że wiele osób właśnie tracących pracę w fabloku tam po prostu korzysta z innych zakładów pracy, w których pracuje, więc to jest dzisiaj wyzwaniem dla nas i to będziemy realizować. Dziękujemy. Bardzo prosimy teraz pana Marka Niechwieję o odpowiedź na to pytanie. Komunikacja przede wszystkim, jeżeli chodzi o mieszkańców Schrzanowa, spędza sens oczu niejednemu, zarówno mieszkańcom Schrzanowa, jak i okolic. Ja na dzień dzisiejszy, jak śledzę tutaj tą sytuację, no z tego co mnie wiadomo, mieszkańcy niewiele wiedzą na temat tego, jakoby jakiekolwiek konkretne rozmowy czynione były w kierunku przywrócenia komunikacji do Katowic, czy też w kierunku Jaworzna. Pierwszą rzeczą, którą należałoby i zrobiona zostanie po objęciu stanowiska burmistrza, będzie z pewnością skonkretyzowanie tych rozmów, jeżeli takowe istnieją. I jeżeli tylko będzie to możliwe, oczywiście doprecyzowanie stanowiska Jaworzna w tej kwestii i osiągnięcie przynajmniej początkowo tego celu, ażeby autobus dojeżdżał, przynajmniej przejeżdżał na teren województwa śląskiego i dalej można byłoby podróżować do Katowic. Także pamiętamy te czasy, kiedy Katowice były doskonale skomunikowane, choćby przez autobus JK, co pół godziny ta komunikacja była. Natomiast priorytetem jest również kwestia komunikacji z Krakowem, jako że jest to nasza metropolia. I tutaj nie wyobrażam sobie niepodjęcia konkretnych rozmów, zarówno z przewoźnikami prywatnymi, których komfort tej jazdy na dzień dzisiejszy jest, powiedziałbym szczerze, bardzo słaby, jak i wznowienie rozmów w kierunku tego, żeby przywrócić linię miejską do Krakowa. Kraków jest skomunikowany bardzo słabo i w tym momencie ja życzyłbym tutaj panu burmistrzowi, ażeby na własnej skórze odczuł, jak ta komunikacja na dzień dzisiejszy wygląda. Uważam, że to należy zmienić. Przechodzimy do pytania drugiego. Proszę wymienić trzy najpilniejsze inwestycje, które chcielibyście zrealizować po objęciu stanowiska burmistrza i proszę krótko uzasadnić ten wybór. I teraz pierwszego poprosimy tutaj o odpowiedź pana Marka Niechwieję. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Niewątpliwie kolejną kwestią, którą należy poruszyć, to jest strefa gospodarcza, strefa ekonomiczno-gospodarcza. Tutaj inwestycje są konieczne, dlatego że to pozwoli przywrócić naszej gospodarce lokalnej dawny kształt, dawny charakter. Ja oczywiście jestem za tym, żeby taka strefa powstała i nakłady są konieczne. Oczywiście w moim przekonaniu umieszczanie tej strefy w tym miejscu, gdzie ona ma powstać, czyli na granicy z Libiążeń, jest to przeinwestowanie tej kwestii. Ja nie uważam, żeby na ten moment byłaby to najlepsza inwestycja, dlatego że uważam, że są tereny, które są do tego lepiej skomunikowane, lepiej przygotowane. Kolejna kwestia to w miarę możliwości również nawiążę do komunikacji, kwestia komunikacji kolejowej. Mieliśmy
jeden dworzec, właściwie dwa dworce, można, jeżeli Śródmieście można nazwać dworcem, w tym momencie nie ma właściwie, komunikacja kolejowa no, jest w stanie bardzo złym. Ten komfort jest po prostu, bym powiedział, żaden. Należałoby w tym kierunku pójść, tutaj zarówno w kierunku Oświęcimia, jak i w kierunku Krakowa, jeżeli jest to możliwe, należałoby jak najbardziej wydać te pieniądze w kierunku komunikacji kolejowej. I trzecia kwestia, ja uważam, że należałoby również podnieść tutaj naszą lokalną, na ile to jest możliwe, służbę zdrowia. Na ten moment, słuchając ludzi, mam tego świadomość, że inwestycje w tym zakresie są niewystarczające. Usługi wielospecjalistyczne budzą wiele zastrzeżeń. Bardzo prosimy pana burmistrza. Panie? Jeżeli chodzi o inwestycje, to oczywiście, że tak. Najważniejsza jest budowa strefy aktywności gospodarczej. Tam, gdzie ją zamierzałem, właśnie w tych okolicach między Chrzanowem a Libiążem, z uwagi na bardzo dobre skomunikowanie, które będzie, ponieważ zaczynamy już budowę obwodnicy zachodniej miasta Chrzanowa i relacje z autostradą, czyli bezpośrednia komunikacja jest najlepsza, jak może być. Oczywiście temat jest trudny, ale uważam, że go możemy zrealizować. Nie ma innego miejsca w tej chwili przy żadnej autostradzie i tak dalej. To jest strata czasu, abyśmy mogli mówić na temat po prostu innych miejsc, które by były. Ze względu na strukturę własności terenów, przeważającej większości 80-90% prywatna, naszych terenów tam nie ma. Tu możemy to uzyskać, powołać specjalną spółkę i ten temat realizować. Druga sprawa, która jest, to jest niewątpliwie po zrealizowaniu budowy E30 kolei Kraków-Katowice, następnie trasa Trzebinia-Czechowice przez Oświęcim, która jest ujęta, 400 milionów złotych zagwarantowane w pieniądzach unijnych do realizacji przez PLK, do realizacji na najbliższe lata. I ten temat po prostu jest bardzo ważny i najważniejszy w kontekście również połączenia z Krakowem. Kolejna, trzecia rzecz to jest budowa w centrum miasta, rewitalizacja miasta dla 100 przedsiębiorców, małych, średnich przedsiębiorców, którzy dzisiaj na Placu Targowym funkcjonują. Chcielibyśmy ich tam umieścić, przenieść po to, żeby po prostu to miasto funkcjonowało w ramach małego kleparza w Chrzanowie. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do pytania trzeciego. Co jako burmistrzowie zaoferujecie sołeckom i osiedlom? Dzisiaj mieszkańcy narzekają, że na peryferiach gminy nic się nie dzieje, a wszystkie pieniądze są inwestowane w centrum miasta. Bardzo proszę. Pierwszy będzie odpowiadał pan burmistrz Kosowski. Jeżeli chodzi o sołectwa, w pierwszej kolejności będziemy podejmować, to w zasadzie w ramach trzech gmin, drugi etap kanalizacji tychże sołectw. To jest największe wyzwanie. Poza tym kwestia ochrony ziemi. Zapisane są odpowiednie wskaźniki. Jeżeli nie wykonamy tych wskaźników odnośnie kanalizacji tychże miejscowości, to będzie gmina narażona na odpowiednie kary. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, czy kolejna rzecz, która jest ważna, poprawa w ogóle infrastruktury drogowej, która no, często odzywa nam się w różnych jeszcze miejscach i dokończenie tej po prostu infrastruktury, ale po zrealizowaniu właśnie tychże kanalizacji, które w tych miejscowościach niejednokrotnie domagają się tychże rzeczy. Uważam, że w ramach małych inwestycji typu po prostu odpowiedzi na zapotrzebowanie poszczególnych sołectw odnośnie w ramach funduszu sołeckiego i wsparcia tego funduszu ewentualnymi pieniędzmi, które byłyby po stronie gminy do zrealizowania w poszczególnych też gminach i sołectwach. Oczywiście remont, jeżeli takiego by wymagało, tych istniejących naszych obiektów, również typu przychodnie zdrowia, które są szczególnie w płazie, trzeba byłoby to dokończyć i w tym temacie będziemy tutaj bardzo mocno działać. Dziękuję. Bardzo prosimy pana Marka Niechwieja teraz o odpowiedź. Sołectwa i osiedla. Ja jestem przede wszystkim zwolennikiem tego, żeby rady sołeckie, sołtysowie jako organy pomocnicze, zostały wysłuchane w swoich problemach, tak jak i też przedstawiciele rad osiedlowych. Ja w toku tej kampanii odwiedziłem wszystkie sołectwa, osobiście rozmawiałem z każdym sołtysem i chciałem wysłuchać, jakie oni mają problemy. I główną kwestią, którą bym rozwiązał, którą rozwiążę, jest to, ażeby każde z tych sołectw, ponieważ każde ma troszeczkę odmienny problem lokalny,
ażeby miało gwarancję tego, że ten część budżetu będzie przeznaczona danemu sołectwu, oczywiście odpowiednio do jego wielkości, na zrealizowanie danego zadania w konkretnym okresie. Żeby to sołectwo było pewne, że te pieniądze mają i konkretną rzecz mogą sobie z tego zrobić. Czy to w Balinie kwestia chodników, czy w Płazie kwestia wielospecjalistycznej przychodni, czy też jakby umożliwienia korzystania z niej, czy też kwestia budowy szkoły, przedszkola. To wszystko powinno być wzięte pod uwagę. Ostatni okres wskazuje na to, jak mówią, jak słyszę głosy sołtysów, zostało to w znacznym stopniu zaniedbane. Jeżeli chodzi o osiedla, rady osiedlowe również, każda z rad osiedlowych ma pewne priorytety. Jeżeli jest to boisko sportowe, jest to plac zabaw, jest to jakaś konkretna inwestycja, niech te osiedla mają pewność, że gmina bierze pod uwagę w swoim budżecie oczywiście, bierze pod uwagę i zapewni im, że w danym roku, w danym okresie te przedsięwzięcia mogą zostać zrealizowane, czy bądźmy bliżej tych ludzi, którzy znają swoje problemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz przechodzimy do pytania czwartego. W gminie jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne supermarkety, a drobny handel ledwo zipie. Wiele osób uważa, że nadszedł czas wypowiedzieć dość. Oczywiście mamy wolny rynek, ale gmina choćby za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może zablokować tego typu inwestycje. Czy po wygranej drugiej turze zamierzają panowie podjąć takie działania? Teraz bardzo proszę, żeby zaczął pan Marek Michiej. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę. Oczywistym jest, że kwestii gospodarczych nie możemy tutaj pominąć, one są priorytetowe. Kwestia supermarketów. Ja uważam, że w tym momencie, jeżeli chodzi o makroprzedsiębiorców, o wielkich przedsiębiorców, no mamy tutaj już tak duże nasycenie, że to wręcz paraliżuje rynek nie tylko średnich, ale małych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców. Ci ludzie od nas po prostu odchodzą. Ci ludzie zabierają swoje rodziny. Oni muszą zamykać swoje interesy, choćby te niewielkie, dlatego że no nie mają szans, ażeby zaistnieć. Gmina uniemożliwia im to. Ja w moim przekonaniu priorytetową kwestią jest tutaj dalekowzroczna polityka finansowa, dalekowzroczna polityka gospodarcza gminy, która umożliwi tym ludziom zaistnienie, która umożliwi tym ludziom umiejscowienie swojego biznesu, małego biznesu tutaj. Czy to będą priorytetowe stawki czynszowe, które umożliwią tym ludziom zaistnienie. Czy to też będą umowy cywilnoprawne w postaci najmu i dzierżawy, które w zamian za wyremontowanie, dostosowanie lokalu umożliwią tym ludziom zwolnienie z czynszu na jakiś okres, co również gminie się będzie opłacało poprzez zwiększenie wartości nieruchomości. To wszystko przywrócić powinno i przywróci rynek tutaj, ten nasz lokalny. Ci ludzie są dla nas filarem. Nie supermarkety, nie jednorazowy zysk ze sprzedaży gruntu, ale właśnie mali, średni przedsiębiorcy, którzy chcą zaistnieć tutaj, bo tu się wychowali, tu się urodzili i tu chcieliby dalej sprawować swoje funkcje, to co robią najlepiej. Bardzo prosimy pana burmistrza. Każda gmina, również gmina Chrzanów, powinna dbać o zrównoważony rozwój gospodarczy, między innymi w dziedzinie handlu i usług. I tutaj chodzi o to, żeby umieć po prostu znaleźć te proporcje, które by były zachowane z pamięcią o tym, że faktycznie drobny handel, kupcy powinni również mieć miejsce w takim mieście jak Chrzanów. Oni je mają. Oczywiście narosła fala konfliktów na tym tle, ale też trzeba pamiętać o tym, że miasto Chrzanów jest miastem powiatowym i sobie nie wyobrażam, aby w takim mieście jak miasto Chrzanów nie było odpowiedniego dostępu właśnie do tego typu sieci, które oferują naprawdę atrakcyjne ceny również dla naszych mieszkańców, którzy zaopatrują się w tychże sklepach. Powiedziałem wcześniej, powtórzę jeszcze raz, że nie ma tak, żebyśmy nie chcieli nie dbać i nie dbamy o właśnie drobny i mały handel. I dlatego też między innymi proponujemy wybudowanie małego kleparzu i zająć się w tej kadencji przy pomocy prawdopodobnie pieniędzy unijnych między ulicą Krakowską a 29 listopada małego kleparzu wybudowania. Kolejna rzecz, która jest, to myśmy w tej chwili, wychodząc naprzeciw właśnie średnim, małym przedsiębiorcom i kupcom, od 4 lat nie podwyższamy, są zamrożone czynsze. A w tej chwili podjęliśmy uchwały, te, które o 30% w strefie 0, w strefie pierwszej i drugiej zmniejszają te czynsze. Więc tutaj trzeba wprowadzić konkretną
politykę zrównoważoną, oczywiście, jak powiedziałem, wspólnego rozwoju. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do trzeciej części, to jest odprężenie przed pojedynkiem. Bardzo byśmy prosili, żeby zostaną nas panowie na karteczkach trzy zdania, które prosilibyśmy, żeby dokończyć. Każdy ma półtorej minuty, może sobie tutaj zapisać dokończenie i potem każdy będzie miał minutę na odczytanie. Bardzo proszę. Bardzo proszę. W pierwszej turze pan Ryszard Kosowski uzyskał 6259 głosów, a pan Marek Niechwiej 3715 głosów. Jeszcze, może pan to powiedzieć proszę z pamięci. Sobie, tak, proszę przeczytać, skupić myśli i to jest tak. Trzeciego nie przeczytam, ale wypłynie, ale to jest akurat. Ja jeszcze tylko ma pan chwileczkę do kończenia. Tutaj właśnie jeszcze tylko przeczytam, że panowie kończyli następujące zdania. W gminie Chrzanów najbardziej lubię, chcę być burmistrzem Chrzanowa, ponieważ oraz marzy mi się, żeby Chrzanów i właśnie dopisać końcówki do tych zdań mieli panowie. Rozpoczyna pan Marek Niechwiej. Minutka na przeczytanie. Ponieważ to jest chwila odprężenia, tak. Ja postaram się troszeczkę odprężyć tutaj towarzystwo, więc nie będzie to tak dokładnie sformalizowane. Może nie wiem, czy czas już biegnie, tak? Tak, w tej chwili. No, może co lubię. Tu bym mógł wiele powiedzieć, co w gminie Chrzanów lubię, bo na pewno więcej lubię niż nie lubię. Natomiast dokończę może to zdanie, żeby przejść do sedna sprawy. W gminie Chrzanów najbardziej lubię poranki, w których mogę zaobserwować, jak ludzie z uśmiechem witają się ze mną, życzą mi przyjemnego dnia, a panie rzucają miłe spojrzenia. To jest pierwsze zdanie, jeśli można. Tak. Chcę być burmistrzem, to drugie zdanie. Chcę być burmistrzem, ponieważ na uwadze mam lepszą przyszłość każdego mieszkańca i leży mi na sercu każdy problem, niedokończona inwestycja, każdy dzień, w którym można było dla tych mieszkańców zrobić coś więcej. I trzecie zdanie. I co mi się marzy? No, o marzeniach to można byłoby tutaj przez wiele mówić. Marzy mi się, żeby Chrzanów miał przed sobą wiele słonecznych dni, przyjaznych każdemu mieszkańcowi. Dziękujemy bardzo. I pan burmistrz Ryszard Kosowski. Posłuchamy. Tak. W gminie Chrzanów najbardziej lubię pracować dla niego. Chcę być burmistrzem miasta Chrzanowa, ponieważ chcę kontynuować politykę dalszego rozwoju, a szczególnie budowy dalszych miejsc pracy. Marzy mi się Chrzanów, do którego będą sprowadzać się ludzie celem zamieszkania. Bardzo ładnie, dziękujemy panom. Dziękuję również. Teraz przechodzimy do czwartej części, to jest pojedynek. Już wiadomo jest, że jest wybrana rada. Jest ukształtowany kształt rady, gdzie nie ma pan, załóżmy, jak pan wygrywa, przedstawiciela swojego ugrupowania. Jak pan zamierza realizować te wszystkie swoje, ten swój program wyborczy, który pan przedstawiał w tym kontekście, że trzeba będzie wszystkie te projekty przedstawiać na radzie i je przegłosowywać. Pan Marek Niechwiej, prosimy o odpowiedź. Słuszne pytanie. 2 minuty. Słuszne pytanie, bardzo praktyczne, dlatego że nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Łatwo nie było, nie jest i nie będzie. Tutaj odwołałbym się do tego, co od początku właściwie deklarowałem w tej kampanii, że jako, że nie jestem związany formalnie z żadnym szyldem partyjnym, będę robił wszystko, żeby działać ponad podziałami. Żeby działać dla dobra mieszkańców, każdego mieszkańca, do każdego zwracam się osobiście, ponad podziałami, ponad partyjnymi tutaj jakimiś animozjami czy personalnymi, liczy się dobro mieszkańca. Oczywiście większość w Radzie jest konieczna, żeby pracować, ale to nie jest niemożliwe do zrealizowania. Ja jestem tutaj jakby przeciwnikiem takiego stanowiska, że burmistrz wchodzi w rolę takiego menedżera gminy. Raczej powiedziałbym, że powinien zbliżać ludzi, łączyć ludzi, być ponad tymi podziałami. To jest możliwe, to jest do zrealizowania. Dla
dobra jakiejś idei, no trzeba przekonywać, kropla drąży skałę i jak powiedziałem, to jest trudne, ale bez szyldu partyjnego, formalnego, można również tych ludzi przekonać do siebie. Ja uważam, że gmina to jest ta podstawowa jednostka, gdzie właśnie praca u podstaw powinna się zaczynać gdzieś niekoniecznie sensu stricto z tą, to nie jest to środowisko polityczne. Ja bym był za odpolitycznieniem samorządu. Czy to jest możliwe? Czas pokaże. Natomiast jestem na to przygotowany. Moim przekonaniem mam do tego kompetencje, mam przygotowany program. Mojej gestii jest przekonanie do tego rady. Głos mieszkańców powinien być tutaj nadrzędny, a zatem nie szyld partyjny, ale ponad podziałami zbliżenie ludzi do siebie i dalej, tak jak powiedziałem, praca u podstaw, praca dla dobra mieszkańca. Dziękujemy. Teraz pytanie zadaje pan Marek Niechty i panu Ryszardowi Kosowskiemu. Panie burmistrzu, jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, za panem 12 lat samorządu w Chrzanowie jest pan. Jest pan, kończy pan w tym momencie trzecią kadencję. No, ostatnie notowania tutaj, głos mieszkańców idzie za tym, że no ta ostatnia kadencja być może no nie była aż tak dobra, jak byśmy sobie życzyli. No, mając na uwadze to, że w poprzedniej kadencji uzyskał pan w pierwszej turze bezwzględną większość głosów, teraz już tych głosów było mniej. No, prawie 60% jednak zawetowało pana kandydaturę. Chciałbym się dowiedzieć, jak pan w tym momencie zamierza przekonać mieszkańców gminy, jak pan zamierza odzyskać to zaufanie tej większości i czym pan przekona ludzi, żeby po raz czwarty powinni dać panu szansę, skoro trzecia kadencja nie była tak dobra jak poprzednie. W jaki sposób odzyska pan zaufanie tych ludzi i dlaczego dopiero teraz, dlaczego pan to zaufanie utracił? Ja wybory oceniam tak, że one były dla wszystkich kandydatów, którzy startowali równe. To znaczy każdy miał równy start i mógł uczestniczyć w nich. Ja nie odczułam tego, że 60% głosu było przeciwko mnie, więc to jest troszeczkę takie dla mnie niezrozumiałe. Ja uzyskałem bardzo dobry wynik, uważam. To jest prawie 41% i uważam, że ten wynik satysfakcjonuje mnie za cały okres pracy i w trzeciej kadencji. Mieszkańcy również mieli prawo wybierać i głosować na innych mieszkańców, dlatego też w tym przypadku to nie była ocena mojej pracy poprzez to, że mnie nie wybrali, bo ja zwyciężyłem w tej pierwszej turze. A co do kwestii dalszych po prostu, jak będzie się rozwijać, to zobaczymy w kolejnej turze. Także ja tutaj nie odbieram tego, żeby to było dla mnie jakąś ujmą, więc to nie odbieram tego tak. Czy to koniec wypowiedzi pana burmistrza? Tak, to znaczy nie mam więcej nic do dodania, bo po prostu mieszkańcy zadecydowali w taki sposób, idąc do ale w tym przypadku ten wynik, który jest oczywiście wynikiem satysfakcjonującym. Ja nie mówiłem o tym, że ja w pierwszej turze mam wygrać i tak dalej. Oczywiście są różne czynniki, które o tym zadecydowały, tak nastawienie było takie, że ja miałem w pierwszej turze wygrać. To nigdzie tego ani nie podawałem, ani nie mówiłem, że w pierwszej turze wygrywam, ale tutaj nie było 60% przeciwko mnie, bo było 5 kandydatów, głosy były w różnych, prawda, opcjach politycznych rozkładane, czy społecznych, czy wiekowych i tak dalej. No i to jest złożona, po prostu bym powiedział, ocena, która jest wypadkową wyniką. Teraz już pan burmistrz wykazuje, że tak, 2 minuty. Tak. Teraz przechodzimy do pytań nadesłanych do redakcji przez czytelników. Prosilibyśmy, aby panowie odpowiedzieli na 2 pytania. Jedno to będzie pytanie wspólne, które ja dla panów wylosuję. Natomiast każdy z panów będzie ze swojego koszyczka losował po jednym pytaniu. No i bardzo poprosimy o odpowiedź. Tutaj w tym przypadku zaczyna pan Marek Niechwiej. Na odpowiedź będzie 1,5 minuty. Bardzo proszę wylosować pytanie. Proszę nam je czytać. Mogę odczytać, tak? Tak. Dziękuję. W Chrzanowie jest już problem z syfem reklamowym. Niestety plakaty wyborcze z pana wizerunkiem wiszące wszędzie, gdzie się da,
jeszcze pogłębiły ten wizerunek, nie mówiąc o tym, że plakaty wisiały na drzewach. Czy mamy rozumieć, że po objęciu stanowiska burmistrza w Szanowie zapanuje bałagan, bo z nielicznych okazji, których Pan mógł się wykazać, poniósł Pan porażkę wizerunkową? I rozumiem, że moje odniesienie, tak? Tak, bardzo prosimy, 1,5 minuty. Oczywiście może budzić wątpliwości, mogą budzić wątpliwości jakieś pojedyncze incydenty, kiedy plakaty pojawiły się w miejscach nie do końca do tego przeznaczonych. Tak to już jest, jeżeli powierza się te plakaty komuś niekoniecznie do końca sprawdzonemu, no niestety nie sposób samemu wszystkiego dopilnować. Natomiast w moim przekonaniu jestem za tym, ażeby w gminie jak najbardziej zaprowadzić porządek odmienny tego niż jest teraz, żeby każdy czuł się w tej gminie bezpiecznie. Żeby mógł powiedzieć, że jest tutaj, że tutaj i widzi przed sobą przyszłość. Ja wystosowałem od początku takie hasło: praca, rodzina, nasza przyszłość. Jeżeli położymy nacisk, większy nacisk na miejsca pracy, jeżeli zadbamy o to, żeby ci ludzie czuli stabilizację finansową, zawodową tutaj w naszej gminie, to będą zakładać tutaj rodziny. Będą rozwijać tutaj swoje zainteresowanie, będą się kształcić, będą wychowywać swoje dzieci. I to wszystko składa się na naszą wspólną przyszłość, bo hasłem jest nasza przyszłość. Powinniśmy mówić jednym głosem, powiedziałem ponad podziałami, w tym momencie zbliżamy ludzi. Przyszłość może być lepsza, powinna być lepsza. W moim przekonaniu czas na zmiany i te zmiany będą realizowane najlepiej, jak tylko to jest możliwe. Dziękuję uprzejmie. Teraz poprosimy, żeby Pan burmistrz wylosował. Tutaj, to? Koszyka, tak. Co Pan zrobił w sprawie Fabloku? Słuchamy. To znaczy, jeżeli chodzi o Fablok i zakład, który upadł w ubiegłym, no praktycznie będzie niedługo 2 lata, burmistrz Szanowa robił wszystko to, co było w jego mocy i możliwości. Prawie, że powiem szczerze, 3 lata nie płacono podatku od nieruchomości i ten podatek po prostu nie wpływał do gminy. Oczywiście myśmy nie egzekwowali go przez dłuższy okres czasu i wcale nie było tak, jak było to przedstawiane, że to burmistrz później poszedł do komornika i z komornikiem, prawda, próbował zamykać zakład. Myśmy wiele odbyli rozmów wspólnych razem, gdzie zwracaliśmy uwagę na to, że w tym zakładzie istniało wtedy bardzo duże niebezpieczeństwo, zagrożenie brakiem po prostu zamówień już później, brakiem inwestowania, brakiem inwestora strategicznego, którzy sami poszukiwali. I wprost, krótko mówiąc, to nie burmistrza rola, ale zarządu zakładu, fabryki, która nic nie zrobiła w tym temacie, aby ten zakład poprowadzić tak jak Newag, tak jak PESA i tak dalej. Tutaj jest po stronie zakładu pracy wina, a nie po stronie miasta. Miasto zrobiło, otwarło się na wszystko, co było możliwe, ale to nie rola miasta, gminy, to bardzo rola tychże ludzi, którzy tam pracowali. I teraz ostatnie pytanie od czytelników, które wylosuję ja dla Panu. Zobaczymy, co to będzie. To jest wspólne dla obydwu Panów. I teraz też będzie zaczynał Pan Marek Michwil. Proszę wymienić 3 największe problemy rowerzystów w Szanowie i powiedzieć, jak zamierzacie je rozwiązać. Tak, cieszę się, że rowerzyści tutaj walczą o swój słusznie pojęty interes, dlatego że sport to zdrowie. Ja jestem, zawsze byłem, będę fanem kolarstwa i dla tych rowerzystów rzeczywiście tutaj panowie, panie czapki z głów, dlatego że robią naprawdę coś dobrego. 3 problemy. Na pewno brak ścieżek rowerowych. Mogłoby ich być więcej. Stać nas na to, ażeby ci rowerzyści czuli się bezpieczniej na drodze. I nie tylko ci dorośli rowerzyści, ale i również i dzieci, ale również i ci, którzy jeżdżą no niekoniecznie zawodowo, ale dla przyjemności. Więc brak terenów
do tego przystosowany, bo to da się zrobić, to nie jest nadmierna inwestycja, tu nie trzeba wiele budować, tu nie trzeba wiele inwestować, tu wystarczy znaleźć teren. Ja nie powiem, mam na to odpowiedni plan i zrealizować go, to jest możliwe, nie jest to nadmierną inwestycją. Kolejna kwestia, na pewno też powinny znaleźć się fundusze, żeby tych młodych rowerzystów, tych młodych sportowców promować, żeby ich zachęcać do tego, bo mamy ludzi zdolnych, mamy ludzi chętnych do pracy w tym zakresie i warto byłoby, żeby oni mieli do tego motywację. I trzecia kwestia, bo była tutaj również poruszona, kadra, która mogłaby tych ludzi podszkolić, bo zawsze lepiej pod skrzydłami doświadczonych sportowców, tych młodych ludzi zdyscyplinować i dać im szansę. Mamy szansę na to, żebyśmy w zakresie również kolarstwa, nie tylko piłki, byli naprawdę w pierwszej lidze, nazwijmy w ten sposób. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Bardzo prosimy teraz pana burmistrza o odpowiedź. Zaraz, jeszcze raz. Czy jeszcze raz przeczytam? Tak. W takim razie. Proszę wymienić trzy największe problemy rowerzystów w Szanowie i powiedzieć, jak zamierzacie je rozwiązać. Ja myślałem, że będzie dla mnie inne pytanie. Nie, to jest wspólne. Proszę bardzo. Jeszcze trzy najważniejsze. Problemy rowerzystów w Szanowie i zaproponować rozwiązanie tych problemów. To znaczy, rowerzyści narzekają na brak ścieżek rowerowych i to jest prawda, że ich nie ma na tyle, co by mogło być. Myśmy już zrobili częściowo przy ulicy Zielonej, to znaczy od ulicy Balińskiej. Następnie w tej chwili planujemy kolejną ścieżkę rowerową przy obwodnicy zachodniej, jak i również ma powstać ścieżka rowerowa przy ulicy Topolowej. Wydaje mi się, że w najbliższych latach trzeba będzie również położyć nacisk na te nowe inwestycje, które by wchodziły w realizację, żeby te ścieżki rowerowe powstawały. Kolejna rzecz to jest taka, że no, przydałoby się na pewno więcej stojaków w mieście, z uwagi na to, że jednak oni przyjeżdżają, są po prostu w Szanowie niektórzy rowerzyści, którzy no, korzystają z tego roweru do sklepu, na zakupy, w inne miejsca. I kolejną rzeczą, którą można byłoby zaproponować, to utworzenie również w Szanowie stowarzyszenia, bym powiedział, takiego typowo sportowego, które realizowałoby już tą, bym powiedział, część taką sportową, mogłoby po prostu jako stowarzyszenie otrzymywać dotacje z gminy i no, rozwijać dalej ten kierunek sportowo-rekreacyjny. Dziękujemy bardzo. To już wszystkie pytania, które tutaj możemy zadać podczas tej debaty kandydatom. Niemniej jednak na wszystkie odpowiedzi kandydaci zgodzili się odpowiedzieć pisemnie i znajdą je Państwo na portalu przełom.pl w przyszłym tygodniu. Teraz jeszcze mamy podsumowanie, każdy kandydat może. I na sam koniec każdy z kandydatów ma minutę do dyspozycji, ażeby się zaprezentować i zachęcić swoich wyborców do głosowania na niego 30 listopada. I tutaj zaczyna pan Ryszard Kosowski. W pierwszej kolejności chciałem serdecznie i gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gminy, którzy dali na mnie głos w ostatnią niedzielę. Lata, które w tej chwili jestem w Szanowie jako burmistrz od 12 lat, wydaje mi się, że zmieniły oblicze tego miasta. Miasto inaczej wygląda. Miasto jest zrewitalizowane w znakomitej części, jest zbudowana obwodnica, są inne drogi, które doprowadzone są do lepszej używalności. No i oczywiście w różnych miejscach wykonaliśmy bardzo dużą pracę w postaci pozyskania środków unijnych, które między innymi w postaci kanalizacji, doprowadzenia wody do miasta Szanowa, które by dzisiaj, nie realizując takiej inwestycji, no, było katastrofą, mogłoby zagrozić po prostu brakiem dostawy wody ze względu na zanieczyszczenie. W tą nadchodzącą najbliższą niedzielę serdecznie proszę o oddanie na mnie głosu, ponieważ chcę dalej kontynuować tą politykę dalszego rozwoju naszego miasta i gminy. Dziękujemy. Pan Marek Niechwiej będzie miał minutę i 9 sekund. Dziękuję bardzo za skrupulatność. Bardzo miło. Ja oczywiście w pierwszym rzędzie dziękuję wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos, że byli
skłonni to uczynić. Dziękuję za to. Oczywiście proszę o wsparcie w drugiej turze. Dziękuję również tym, którzy krytykowali moją kandydaturę, mój program, ponieważ wiele mogłem się od nich nauczyć i konstruktywna krytyka jest jak najbardziej wskazana. Gratuluję oczywiście panu burmistrzowi doskonałego wyniku. Jest to naprawdę w tym momencie coś, co należy docenić. Proszę mi wierzyć, że zmiany są możliwe. Będziemy więcej inwestować, będziemy więcej pomagać przedsiębiorcom, ale i młodzieży. Chcielibyśmy, ażeby Chrzanów się nie wyludniał, ażeby średnia wieku nie wzrastała, ażeby każdy z was, wyborcy, mógł tutaj poczuć się bezpiecznie. Ponad podziałami, bliżej mieszkańców, miasto powinno służyć każdemu obywatelowi tutaj, na tym terenie. Ja uważam wszystkich wyborców za przyjaciół i mam nadzieję, że tą przyjaźń będę mógł zrealizować Dziękujemy w przyszłości. Bardzo. Dziękujemy panom za udział w tej debacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.